Cóż, wszystko co dobre szybko się kończy. Wakacyjna świetlica strefy również dobiegła końca, lecz wspomnienia i doświadczenia zdobyte podczas codziennych spotkań są dla wychowanków, jak i wychowawców, jak zawsze bezcenne. Cały lipiec, od rana do późnego popołudnia, a czasem nawet w nocy, dzieci i młodzież spędzająca wakacje ze strefą miała aktywnie, twórczo i bardzo miło urozmaicony czas. Wychowawcy i wolontariusze zadbali nie tylko o liczne atrakcje, ale również o to, by nikt ze strefy nie wyszedł głodny. 4 tygodnie pełne, 4 pod tytułem takich konkretnych kategorii. Chodziliśmy na basen, mieliśmy spływ kajakowy, taki no nie krótka trasa. Odwiedziliśmy stadninę koni, mieliśmy okazję pojeździć troszeczkę na koniach. Było mnóstwo konkursów. Były konkursy taneczne, konkursy plastyczne. Dzieci, bo było ich ponad 30, były podzielone na 3 grupy. Te 3 grupy walczyły ostro o swoje punkty. Dzisiaj będzie uwieńczenie tych punktów. To była ostra walka, naprawdę zacięta. Tak jak tutaj widać, mamy mnóstwo nagród. Oni te nagrody dzisiaj będą odbierać. Oni na te nagrody tak naprawdę pracowali, wiedzieli, na co pracują. Nagrody są no nietuzinkowe, bo jak widać, no każdy podchodzi do tego i mówi, wow, ale fajnie. No działo się naprawdę dużo. Były nocki profilaktyczne. Mieliśmy współpracę z naszą biblioteką miejską. W ostatni weekend mieliśmy noc z duchami, więc było naprawdę super. Dzieciaki strasznie zadowolone. Strefowicze włączyli się także w obchody 800-lecia Raciborza. Przez cały czas trwania ferii w klubie wykonywali prace plastyczne ukazujące ulubione i charakterystyczne miejsca w naszym mieście. To jest skonstruowana baszta w innych kolorach. No i jest... nie wiem. No. Czy to było trudne do wykonania? Trochę nam zajęło tak 1,5 dnia. Napis 800-lecia Raciborza i no zawinno. A jaką techniką ten napis? Jak to zrobiłeś? Robiąc kulki z buły i wyklejając kartkę. I trudne to było do wykonania? No, to znaczy wyklejanie mniej, ale bardziej robienie tych kulek. To jest zamek piastowski. O, i czy to było trudne do wykonania? Tak. Jaką techniką tutaj robiłaś? Szkicowałam. Mieliście przed sobą jakieś zdjęcie? Tak. Dużo wam zajęło czasu, żeby takie coś zrobić? Raczej tak. Plażę miejską. Co tam za elementy są tutaj? No tutaj są parasole, huśtawki, street workout, pole do grania w pęgli, paletki, huśtawka i różne drzewka i ławeczki. A skąd ten pomysł, żeby akurat plażę zrobić? No tak nam jakoś wpadło do głowy. No bo to jest nowe, no i no... Raciborzem nam się to tak kojarzy. Kojarzyło się to. To jest takie fajne miejsce w Raciborzu? Tak. Najfajniejsze dla was? Tak, najlepsze. To teraz jeszcze powiedzcie, czy to było trudne do wykonania? No trochę było to męczące, jak się przyklejało piasek, bo to się nie chciało przyklejać, ale daliśmy radę. Projekt miejskiej plaży uzyskał największą liczbę głosów i tym samym jego autorzy zajęli pierwsze miejsce w konkursie. Co jeszcze podobało się dzieciom najbardziej? Najfajniejszego było, jak jechaliśmy na konie i mogliśmy skorzystać i dużo się dowiedzieć o koniach i ogólnie było tam fajnie. Czy po raz pierwszy byłaś na wakacjach w strefie? Nie, jestem już po raz drugi, bo w rok szkolny też mamy różne zabawy takie, ale w wakacje mamy coraz więcej tego. Warto było lepiej tutaj przyjść? Tak, warto. Było bardzo fajnych, dużo wycieczek i było bardzo dużo rzeczy, zawsze graliśmy w UNO, bardzo fajnie się bawiłam. Nie byłoby akcji letniej, gdyby nie Urząd Miasta, który dofinansował nasz cały projekt, dzięki wychowawcom i oczywiście tradycyjnie wolontariuszy, bez których, tak jak zawsze mówimy, nic o nas bez was. Wolontariusze odwalili tu naprawdę kawał porządnej roboty, także jeszcze raz wielkie dzięki. Czy wolontariusze są też przyjmowani tak typowo na ten okres wakacji? Bardzo różnie, mamy, że tak powiem, nowy nabytek, są wolontariusze, że tak powiem, już z doświadczeniem. Ale mówię, no bez nich nie zrobimy nic. Kolejne wakacje w strefie już za rok, a tymczasem placówka prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Rodziny Pomocna Dłoń zaprasza wychowanków od września.